Cześć, Dumin22 i witam was w zestawieniu gotowych planet sierpnia. Jest to mój pierwszy krok w kierunku rozmaicenia kanału i już niedługo zobaczycie kolejne postępy w tej stronie. Nie bójcie się jednak, nie będzie to zestawienie takie jak u innych, bo będę tu wymieniać gry mniejsze, często kolorowe. W końcu taka natura mojego kanału, że pokazuję wam raczej gry takie radosne, wesołe. Tak więc bez Przez chwilkę nic nie będzie, ale już 5 sierpnia zostaje nam to wynagrodzone aż 4 grami. Tak więc na PlayStation Vita pojawi się Metrico, czyli ciekawa gra platformowo-zręcznościowa z elementami logicznymi, w której cały świat, który przyjdzie nam eksplorować, zbudowany jest z infografik, wykresów i tabel. Całość wygląda dość dziwnie, ale zazwyczaj ciekawe tytuły z wierzchu wydają się dziwne. Więc na drodze naszej postaci może stanąć na przykład wykres kołowy i trzeba będzie go ominąć rozwiązując jakąś łamigłówkę. Ja bardzo czekam i gdyby gra wyszła na PC-ty, to bym zagrał. How many times will I kill her? Dalej mamy piękną, pierwszoosobową grę przygotowo-logiczną. Jak słyszę te słowa razem, to już się jaram. Mind, Path to Thalamus, która zadebiutuje na PC-tach. Bohaterem tytułu jest mężczyzna, który został uwięziony we wnętrzu własnego umysłu i próbuje wrócić do rzeczywistości. Spotkamy więc tutaj dużo nienaturalnych, dziwnych planż, które są wytworem wyobraźni protagonisty. Narzędziem, którego używamy do rozwiązywania zagadek, jest możliwość manipulowania otoczeniem poprzez zmienianie warunków atmosferycznych. Na przykład nic nie stoi na przeszkodzie, by wywołać mgłę albo deszcz. Oraz kontrolowanie czasu wyrażające się wpływem na cykl dobowy i pory roku. Ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to będzie działać w praktyce. Road Not Taken to hybryda gry logicznej i roguelike'a, która jest inspirowana poematem Roberta Frosta o tym samym tytule. Wcielimy się w leśniczego, który za zadanie ma uratować dzieci po brutalnym śnieżnym sztormie. Będziecie musieli pokonać wiele niespodziewanych przeszkód, które wrzuci na was ten ciekawy, aczkolwiek trudny do przeżycia świat. Każdy układ jest generowany losowo, więc nigdy nie zaznacie braku przygód i nowych zagadek do rozwiązania. Gra pojawi się na PC-tach, PS4 oraz Wicie. Ostatnią premierą 5 sierpnia jest The Swapper, który zadebiutował wcześniej na PC. Teraz pojawi się na wszystkich sprzętach Sony. Jest to gra logiczno-platformowa z ciekawą mechaniką klonowania i klimatyczną oprawą audiowizualną w stylu sci-fi zbudowaną w całości z gliny i innych prawdziwych materiałów, a później przeniesioną do gry. Ja już mam tą grę na PC i serdecznie polecam wszystkim łamigłówkowiczom. Sierpnia na PC-cie, Xboxie 360, PlayStation 3 oraz Wii U pojawi się Dream Pinball 3D 2. Zasad pinballa chyba nikomu nie muszę wyjaśniać. Po prostu nadal są dwie ruchome łapki, czyli flipery. Gracz musi je tak ruszać, by piłka nie spadła w dół. Bamba, Bambina Nina.
13 sierpnia zadebiutuje na PS3, PS4 i PS Vita Hohokun, czyli gra zręcznościowa, pozwalająca na zabawy w fantastycznym i oryginalnym dwuwymiarowym świecie. Eksplorujemy i poznajemy go wraz z głównym bohaterem, dziwacznym kolorowym stworkiem przypominającym węża. Charakterystyczna posterowa oprawa tytułu przypomina grę z serii Rokoroko i powinna spodobać się najmłodszym graczom oraz miłośnikom nowoczesnych i często abstrakcyjnych ilustracji książek dla dzieci. Minecrafta chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nie wszyscy wiedzą za to, że 16 sierpnia debiutuje on na Xbox One, a 10 dni później na PlayStation 4 oraz Vicie. Na razie tylko w dystrybucji cyfrowej. Pierwszego sierpnia PlayStation 3 i PlayStation 4 zaatakują zombiaki w Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ta dobrze przyjęta trzecioosobowa strzelanka osadzona w realiach Plants vs. Zombies wyląduje w tym miesiącu na sprzętach Sony. Pamiętajcie jednak, że gra nastawiona jest na multiplayer, a żeby grać po sieci na PlayStation 4 trzeba mieć wykupiony PS Plus. These are typically the first comments we get on any piece of news we release, which we've gotten the message. Sierpnia. Symulator parku wodnego na PC. I tyle wystarczy. Infamous First Light. Samodzielny DLC do Infamous Second Son, w którym pokierujemy Fetch, która posiada moc Naonu. Poznamy również jej historię bardziej dogłębnie. Sony zdecydowało również, że wyda dodatek w wersji pudełkowej, ponieważ jak już mówiłem, jest samodzielny, czyli nie wymaga Infamous Second Son do działania. Gra pojawi się na PS4 26 sierpnia. Tell me what happened. Zestawienie kończymy przeniesieniem gry mobilnej na konsolę. Chodzi o Jet Cars Dance, które przenosi się z Androida na PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita oraz Xboxa 360. Tytuł względem wersji mobilnych został znacznie usprawniony, oferując nie tylko udoskonaloną oprawę graficzną, ale także nowe tryby, trasy i inne elementy. Produkcja dostępna jest tylko w ramach cyfrowej dystrybucji. Okazuje się, że sezon ogórkowy wcale nie przeszkadza w doszukaniu się ciekawych produkcji. Wystarczy zapomnieć o dużych wydawcach i spojrzeć na scenę indie. Wiele interesujących gier można się doszukać. Wiem co prawda, że Infamous First Light to duża gra, ale wiecie, neony! Ja już się z wami żegnam, piszcie w komentarzach, na jakie gry najbardziej czekacie w sierpniu i do usłyszenia!